Jak zacząć zarabianie na rynku kryptowalut, czyli edukacja skutecznej strategii pozwalającej zarabiać na bitcoinie oraz altcoinach i innych rynkach finansowych oraz podsumowanie tygodnia możliwości edukacyjnych, czyli sygnałów dostępnych na forum edukacyjnym Mr. Advice. Cześć z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. Dzisiaj jak co niedzielę spotykam się z Wami po to, aby omówić możliwości edukacyjne oraz skuteczność sygnałów dostępnych na naszym forum edukacyjnym Mr. Advice. Jak co tydzień od ponad roku pokazuję Wam skuteczność zagrywek dostępnych dla użytkowników, omawiamy również przede wszystkim to, co dla mnie osobiście jest najważniejsze, czyli elementy strategii, możliwość. Samodzielnego zarabiania na rynku kryptowalut, ponieważ wiedza, inwestycja w wiedzę wypłaca najlepsze odsetki po to, abyście samodzielnie potrafili na tym rynku zarabiać. To właśnie daje Wam forum, czyli edukacja krok po kroku od samego początku, plus skuteczna strategia, plus możliwość zarabiania już podczas swojej edukacji, czyli gotowe sygnały od naszych traderów. Także do zobaczenia za chwilę przed ekranem komputera. Zobaczymy, jak to wyglądało w zeszłym tygodniu. Ok, z racji tego, że w piątek nie mogłem dokończyć analizy wybranych przez Was altcoinów. Dzisiaj to zrobię. Zrobimy sobie standardowo podsumowanie tygodnia możliwości edukacyjnych oraz sygnałów dostępnych na forum Mr. Advice, a następnie przejdziemy do analizy Bitcoina, Ethereum i altcoinów, które pominąłem. Piątkowej analizie. Jak wiecie doskonale, ja stawiam na edukację, ponieważ edukacja wypłaca wam najlepsze odsetki, a przede wszystkim edukacja pozwala wam zachować spokój w takich sytuacjach, jakie miały miejsce w ostatnich dniach, kiedy zobaczyliśmy ogromne spadki i wiele osób na tym rynku po prostu nie wytrzymało psychicznie i się wyprzedało. Kiedy nowe osoby w panice wyprzedawały swoje pozycje, ja czekałem spokojnie na swoją pozycję. Long, którą za chwilkę zobaczycie, zobaczycie również moje pomysły na Tate, jak to wyglądało w tym tygodniu. Ja również w tym tygodniu zostałem wybity na stop ale i tak finalnie w tym tygodniu jestem na plusie, ponieważ zresztą za chwilkę sami zobaczycie trzy analizy wystarczyły mi do tego, aby po prostu na tym rynku zarobić. Jeżeli chodzi o forum mister Advice, macie możliwość nauczenia się skutecznej strategii, którą ja pokazuję wam w swoich analizach w poniedziałki, środy i piątki. Pokażę Wam również dzisiaj, i macie możliwość korzystania z gotowych sygnałów na wzrost i spadki od naszych traderów. Jednak ja to traktuję jako dodatek, a dla mnie osobiście najważniejsze jest edukacja skutecznej strategii, edukacja emocji i psychologii związanej z rynkami finansowymi. Przejdziemy sobie standardowo do podsumowania tygodnia możliwości, jakie daje forum Mr. Advice, czyli pokażę Wam, jak wyglądały sygnały i ich skuteczność, a następnie przejdziemy do analizy Bitcoina, Ethereum oraz innych altcoinów. Więc informacje o forum znajdziecie na mojej stronie www.ukaszpachowski.pl, zakładka cennik, jak zacząć, opinie i tutaj mamy zakładki z sygnałami, sygnały od naszego tradera Marka i Michaela oraz produkt altruiści którzy również dają nam pomysły na trade, sygnały na wzrost i spadki, i jakie sygnały na spot. I jeżeli chodzi o sygnały, były w tym tygodniu manualne, bez autotradingu, jeżeli chodzi o właśnie nasz nowy produkt, znaczy już nie nowy, bo ma kilka miesięcy, ale produkt właśnie związany z autotradingiem. I zobaczmy, jak to wyglądało. Ostatnie analizy były tak od 19. Pierwsza pozycja na Bitcoinie zaliczyła stop loss. Druga pozycja na Bitcoinie również zaliczyła stop loss. To były te mocne spadki. Mieliśmy Litecoina również zaliczona pozycja zamknięta na stracie. Mieliśmy SOL zamknięty w take proficie i kolejna pozycja również w take proficie. Także jeżeli chodzi o sygnały manualne tutaj w tym tygodniu zostało to zamknięte na minusie. Takie sytuacje również będą się zdarzały. Wybaczcie, że czasami będę tutaj wzrokiem gdzieś odjeżdżał, ponieważ jestem na nowej miejscówce i widzę niesamowite zwierzęta, które po prostu tutaj mnie otaczają. O, właśnie, słyszycie standardowo koguta. Gdzie bym nie był, czy Zanzibar, czy Kostaryka, to towarzyszą mi koguty i inne zwierzęta. Taka właśnie, tutaj, Takie właśnie mamy tutaj klimat. Ok, także jeżeli chodzi o te sygnały, ja Wam pokazuję wszystko. Nie ma tutaj koloryzowania i mówienia, jakie jest zajebiście, kiedy nie jest, kiedy jest źle. Mówię Wam również o tym, że jest źle, ponieważ może nie o tyle, co źle, co po prostu zaliczamy jakiegoś stop czy jakąś stratę, ponieważ jest to normalne na rynku finansowym i będzie to się zdarzało. Kogut potwierdza to, co mówi. Przejdźmy do sygnałów od produktu Altruiści. Tutaj wyglądało to Trochę lepiej w tym tygodniu, i tak mamy pierwszą pozycję BNB. Dwa take profity zaliczone. Kolejna pozycja 1 inch na stracie. Kolejna pozycja na stracie również FLM. Dot zamknięty na lekkiej stracie w okolicach wejścia. Tutaj o, jednak, jednak wyglądało to też słabo w tym tygodniu. EOS na stracie. XRP zamknięte w okolicach wejścia i ETH. Dwa take profity TRX w grze i tutaj również stop loss, także również słaby tydzień jeżeli chodzi o ten produkt, rynek nas zaskoczył jak zima Polaków w listopadzie, także no niestety, niestety ten tydzień kiepski jeżeli chodzi o sygnały dostępne na forum, ja również w swoich pomysłach na trade, w swoich analizach zaliczyłem stop loss, zaliczyłem dwie straty na tym mocnym spadku Ethereum. Gdzieś tutaj te pozycje były zyskowne, ale nie było mnie przy komputerze, aby odpowiednio poprowadzić te pozycje. Później dopiero zobaczyłem, jak można było fajnie pozamykać. Natomiast strata to strata. Ja, jest, ja oczywiście akceptuję to ryzyko. Ja gram małym MM1-2% na pozycję, więc wszystko jak najbardziej jest w porządku i nie ma stresu. I tak, mieliśmy tutaj pierwszą pozycję na bitcoinie. W tym momencie cena zaliczyła nam Take Profit pierwszy. Zobaczcie, to łapałem Bitcoina na poziomie 49, 48. Także mamy tą pozycję złapaną od samego dołu. I ten pomysł na trade, zobaczcie, cena spadła do 47, ale mieliśmy tutaj wejścia na 49, na 48, więc jest fajna pozycja. Ona jest w grze, Take Profit pierwszy zaliczony, za chwilkę to sobie Omówimy i co ważne, zobaczcie, że ja ten pomysł na tej wrzucałem na moją grupę, dla moich partnerów edukacyjnych 22 marca, a mamy 23. Cena nam właśnie robi tutaj zejście do tych poziomów i mamy te spadki, skąd zagrywamy właśnie tego long'a. Więc mamy take-profit pierwszy zaliczony, następnie mieliśmy, znaczy. Jeszcze wcześniej, bo to było 21. Mieliśmy pozycję na wzrost Ethereum. Skąd przeszliśmy na spadki Ethereum i mieliśmy bardzo fajne spadki? Zresztą, co sami zobaczyliście, natomiast my łapaliśmy tutaj dwa take profity troszeczkę niżej, również fajna pozycja. Później, właśnie były dwa stop-lossy: te z tymi mocnymi spadkami, brak reakcji w strefach manipulacji, brak reakcji w strefach wyznaczonych i mocny spadek do poziomu. 2110 skąd również zagrywałem longa akurat tego pomysłu na trade nie dałem na swojej grupie natomiast o właśnie tutaj stąd zagrywałem pozycję 2110 i tą pozycję mogliście obserwować na moich mediach społecznościowych łukaszpachowski.pl jeżeli chodzi o instagrama i na Facebooku pokazywałem, jak ładnie ta pozycja siadła. Szkoda, że nie rzuciłem tego moim partnerom. Fajnie już po prostu ta pozycja by odrobiła ewentualne straty poniesione gdzieś w tych pozycjach, które zaliczyły stop loss. Natomiast u mnie Tydzień finalnie zamknięty na plusie. Jeżeli jesteśmy już tutaj właśnie przy Ethereum, to zobaczmy, jak sobie wygląda aktualna sytuacja. Widzimy, że cena doszła do wcześniejszego wsparcia, wyrysowanego już kilka dobrych tygodni temu. Najpierw się nam się tutaj ładnie odbili. Zobaczcie, że ciało właśnie tych świeczek zamknęło się właśnie na tym poziomie wsparcia i oporu dla ceny. Knotami lekko tutaj zeszli, uzupełnili imbalans na interwale jednogodzinnym. Mieliśmy podbicie tutaj troszeczkę powyżej strefy wolumenowej tego żółtego boksa. Dalej cena trzyma nas tutaj w tym kanale wzrostowym. I pierwszy tej profit w tym momencie, jaki bym realizował, właśnie będąc w tym longu, to 2466. I kolejne pozycje, kolejne już poziomy macie tutaj wyznaczone z wcześniejszej analizy, jeżeli chodzi o. Ethereum. Natomiast tutaj wyznacznikiem tego będzie na pewno Bitcoin, ponieważ bardzo dużo rzeczy się dzieje i mamy potwierdzenia na ewentualne dalsze spadki. Jeżeli chodzi o Wyckoffa, mówiłem o tym w poniedziałek i wspominałem jeszcze o tym. W piątek, więc cena 60 tysięcy dolarów, 59-60 tysięcy dolarów, to będą moje poziomy, gdzie ja na pewno będę realizował zyski. Oczywiście pamiętajcie, że to, co słyszycie, to nie są porady inwestycyjne, a tylko i wyłącznie moja opinia na temat tego, co się dzieje na rynku kryptowalut. Ja nie jestem doradcą finansowym i dzielę się tylko swoim zdaniem na temat tego, co dzieje się na rynku. Natomiast ta strefa dla mnie będzie strefą. Trzymającą w tym momencie cenę na spadki, tutaj mamy lokalną korektę trzymającą cenę na spadki. Mamy, zobaczcie, ten bok zielony, który wyznaczyłem już wcześniej. Strefa trzymająca na wzrosty, i w ewentualnych dalszych spadkach wyznaczyłem już kolejną strefę trzymającą cenę na wzrosty. Skąd moglibyśmy zobaczyć ewentualne odbicie po zejściu, właśnie z aktualnych. Poziomów, gdzie jesteśmy, cena trzyma nas tutaj na dalej spadkową z zakresu korekty. Według strategii naszego forum, Mister Advice, Mister Porada, mamy lokalną linię trendu z tego ruchu oraz większą linię trendu z tego całego spadku. Wybicie tego mamy tutaj również wsparcie i opór w tym momencie. Te dwa czarne poziomy. Wybicie tego poziomu otwiera drogę do 58,200 i 59,650 czy 59900 gdzie mam wyznaczoną strefę na spadki po wybiciu właśnie tych poziomów. Okej, okay, jakiego alta nie przeanalizowałem ostatnio, niż był Avax. avax nie było. Ok, Avax z ostatnich analiz ze nam poniżej poziomów właśnie zakupowych. widzimy mocny spadek poniżej ostatnich dołków również. Czyli mamy powybijane tutaj bardzo mocno stop lossy Cena zrealizowała nam take profit, który wyznaczyłem wcześniej w poprzednich analizach, więc tutaj mamy zrealizowaną analizę, jeżeli chodzi o osiągnięcie tego profitu. Natomiast widzimy, że strefa zakupowa, która tutaj również była, a w sumie nie było wyznaczonej nowej strefy zakupowej, mieliśmy strefę zakupową wyznaczoną, widzę, czwartego kwietnia i tutaj cena właśnie nam doszła i zrobiła nam ten ruch wzrostowy ok czyli tej strefy zakupowej nie wyznaczałem jeżeli chodzi o awax w ostatniej analizie no i widzimy mocny spadek zobaczmy sobie na FIBO jak to wygląda jeżeli chodzi o ten ruch ostatnie wzrostowy do końca cena nam dochodzi do 78 FIBO więc mamy tutaj w tym momencie wsparcie dla ceny na poziomie FIBO naciego. mamy Koti Koti nam zanurkowało po tych mocnych wzrostach większych już nie było i widzimy analiza zrobiona trzeciego 2 marca i dalej te poziomy właśnie oczekują na zejście do strefy zakupowej, więc to dalej zostawiamy. Była prośba o ref. Proszę bardzo, mamy ref. Ref nam tutaj odbił po tych spadkach troszeczkę, które były i zobaczcie jak ładnie tutaj cena nam odbiła 7 kwietnia i doszła prawie do tego tej profitu, który tutaj wyznaczyłem, to było 40 kilka procent. I widzimy, że cena schodzi znowu do ceny zakupowej sprzed kilku, kilku dobrych, kilkunastu, w zasadzie, tak naprawdę tygodni, ponieważ z lutego, z końca, z końca, właśnie lutego. Jeżeli chodzi o dalsze spadki, również tutaj jest wyznaczony poziom na ewentualne odkupienie, czy chociażby, właśnie uśrednienie ceny, czy kupno tego alta. Tutaj mamy imbalans do wypełnienia i strefę manipulacji, więc dwa lokalne poziomy na realizację. Zysk. Sprawdźmy sobie Zylikę, dawno jej nie było, nie oglądaliśmy tego, o właśnie, patrz, mamy Take Profit zaliczony z wcześniejszych analiz, właśnie z tych poziomów było wejście, tutaj mieliśmy wcześniejsze wejście i aktualnie mogę wyznaczyć jedynie poziom realizacji zysków, taki lokalny tutaj na poziomie imbalansu i później również mamy kolejny poziom realizacji zysków na tym poziomie. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o Zilkę, momentów wejścia w tym momencie nie widzę. Stellar Stelar również zrealizował poziomy realizacji zysków, tych profity wyznaczone przeze mnie. Tutaj chyba, a rozmawialiśmy ostatnio. Ok, cena tutaj zeszła do tych poziomów na wejście i widzimy, że właśnie z tego odbiła. Ładnie, więc jak najbardziej tutaj mamy zrobione, zrobioną analizę. Lecimy dalej. Band, band w strefie zakupowej, chociaż widzimy, były fajne wejścia tutaj tym knotem. Wow. Pięknie to siadło, można było tutaj już fajnie sobie zarobić 40%. Jeżeli chodzi o aktualny poziom na realizację zysków w longu, jeżeli ktoś jest, to właśnie tutaj na imbalansie poziomów zakupowych, tutaj aktualnie nie widzę. Litecoin, Litecoin również zrealizował nam. 305, o którym rozmawialiśmy, doszło do 330, ale i tak pięknie to siadło. Zobaczcie, że ja to wyznaczałem te 305 już bardzo dawno temu, gdzie właśnie tutaj na tych poziomach, więc spokojnie te 100% można było zgarnąć. I widzimy, że cena dochodzi do dwóch poziomów na kupno. Rozmawialiśmy o tym, znaczy w sumie do jednego poziomu, tutaj troszeczkę zabrakło, do drugiego poziomu dwóch dolarów. Widzimy, że cena właśnie tutaj nam się aktualnie zatrzymała. Tron, nie wiem czy był Tron z piątek, natomiast jeżeli nie było, to. Omówimy, o właśnie, widzimy, że tron pięknie doszedł do wyznaczonej strefy, niemalże idealnie, uzupełniając imbalans na tym poziomie i mamy odbicie tutaj w tym momencie, lokalny take profit na poziomie imbalansu i kolejny poziom imbalansu mamy tutaj do wypełnienia. To są poziomy, gdzie można ewentualnie realizować swoje zyski z tych pozycji. OMG, ale to jest Omise Go, chcieliście OMG Network, to za chwilkę sobie zrobimy. OMG widzimy, że jest w strefie zakupowej, ładnie zrealizował zyski, niemalże perfekcyjnie. Trzykrotnie można było właśnie realizować zyski z tych poziomów. Nawet strefa zakupowa dawała jeszcze raz osiągnięcie zysków i spadła nam do analizy z drugiego, z drugiego kwietnia. BSV, BSV spadło perfekcyjnie do Strefy tutaj zakupowe. Bardzo, bardzo duże spadki. Zobaczcie, że to są spadki rzędu kilkudziesięciu procent. ponad Prawie 60% spadków BSV zaliczyło właśnie do tego poziomu tutaj wyznaczonego z 9 kwietnia. i No i w tym momencie, ok, imbalans mamy tutaj do wypełnienia, mamy kolejny tutaj i strefa manipulacji na 415. Tak to wygląda. Bitcoin Cash. Chyba nie analizowałem tego ostatnio, ale właśnie tutaj było fajne widzę wejście. Ale kasuję to, ponieważ tego wejścia nie dałem, nie mówiłem o tym, więc nie będę tutaj sobie nic przypisywał, ponieważ tego nie było wam podane. Natomiast teraz to założyłem. Strefy są wyznaczone i oczekują. Chili zaliczył bardzo mocne spadki. Z tego co widziałem, mieliśmy tam też fajne wejście z poprzednich analiz. Tak, zobaczcie, tutaj było ponad 100% zysku i kolejny poziom dalej jest tutaj wyznaczony i oczekujący, jeszcze ewentualnie niżej przy mocniejszych spadkach, natomiast ja bym chciał sobie zobaczyć tutaj zniesienia Fibonacciego, tego ruchu wzrostowego całego, gdzie jest cena i gdzie nam się zatrzymywała, tak, 61 Fibo dwukrotnie. I kolejny poziom może być właśnie na 71 i 78. Te poziomy, jeżeli chodzi o Chili's, ja bym tak to sobie ustawił. SXP, SXP nam spadło. Zobaczmy, co tutaj się działo wcześniej. Czy było coś wyznaczone? Tak, mamy wyznaczoną strefę, ale ta strefa już była aktywna w marcu. Stąd był cały ten ruch wzrostowy do wszystkich tych poziomów take profitów, które wyznaczyłem. W tych strefach tutaj wyznaczonych dwóch z poprzednich analiz kwietniowych widzimy, że można było wejść w tę pozycję dwukrotnie i i tak tutaj można było ładnie zarobić. Aktualnie cena wróciła do wcześniejszych poziomów i w tym momencie nie widzę żadnych nowych wejść. O mam mówiłem ostatnio, że żebyście uważali na tego typu właśnie potężne wzrosty, to jest po prostu zawsze wiąże się to ze spadkami o kilkadziesiąt procent, także nie warto, nie warto w coś takiego wchodzić. One to było ostatnio, ORN było ostatnio również. Z tego co pamiętam, i tak, MKR prosiliście, i było to wejście, tutaj mieliśmy tak to wejście, wcześniejsze jeszcze w lutym, już od dawna tego nie analizowałem, ale w tym momencie nie widzę nic, chociaż bardzo dobrze, że widzę, że się trzyma ten MKR, i tutaj było wejście, właśnie teraz te spadki na tym poziomie, na poziomie strefy manipulacji. Tak to bym dawał wcześniej, natomiast tego teraz już nie ma. To już się wydarzyło. Rum, prosiliście o Rum. Wiem, że Kamil Jarząbek kiedyś o, o Rumie mówił też. Mam tą kryptowalutę u siebie. Na pewno, jeżeli chodzi o poziomy realizacji zysków, to uważałbym na 2,70. Chociaż większość osób i tak przy tym poziomie kupowała. Tak mi się kojarzy przynajmniej. Teraz są niezłe, niezły, niezły wyprzedaż na potencjalne uśrednienie i tutaj mamy również imbalans na tym poziomie z 2,6270, takie potencjalne poziomy przy mocniejszym ruchu wzrostowym a lokalnie lokalnie myślę, że 189 również byłoby niezłym poziomem jeżeli ktoś teraz kupował właśnie rum. OMG OMG Network Ok. Tutaj jakiś słaby jest wykres na Bitrexie, więc wyznaczyłem tylko poziomy na ewentualną realizację zysków. Przepraszam, ale nic tutaj więcej nie widzę. GRT, GRT cena nam doszła do poziomu wyznaczonego na kupno i poziom realizacji zysków jest również wyznaczony, a taki bliższy lokalny poziom to właśnie tutaj 1,48 z tego poziomu, gdzie można było to kupić. A A Nie wiem, czy ostatnio pokazywałem, czy nie, więc wrócimy do tego. Ok, bez poziomu wejścia. Mamy poziom wejścia na 203, czyli bardzo daleko. Natomiast poziomy realizacji zysków są wyznaczone. Ok, i to była na. Ok, i to była ostatnia analiza na dzisiaj. Także widzimy się jutro w analizie Bitcoina i Ethereum. Pamiętajcie, aby subskrybować kanał. Dajcie znać, jakiego altcoina chcielibyście zobaczyć w przyszłym tygodniu i proszę Was, żebyście zaznaczali hashtagiem. Ok, hashtag, wtedy łat łatwiej mi jest to wyczytać, znaleźć, zlokalizować tego altcoina, którego chcielibyście zobaczyć w przyszłym tygodniu. Także dziękuję za Waszą aktywność, dziękuję za Wasze komentarze. Miłego tygodnia Wam życzę. Niech Bitcoin będzie z Wami, Piona.